Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym Daily Vlogu. Właśnie podjechałam pod Jasumi Białołęka. Stąd też widzicie, nie mam dzisiaj na sobie makijażu, bo zaraz będę wykonywała fajny zabieg. I pokażę wam oczywiście co i jak, ale słuchajcie, wyszłam z domu wcześniej, bo mówię tak, podjadę, bo muszę odebrać paczkę z paczkomatu, więc jeszcze zdążę coś tam dla was nagrać, na spokojnie podjadę sobie pod Jasumi. I co się okazało, że zapomniałam kamery, więc musiałam na szybko wracać do domu. Pogoda dzisiaj jest taka, pada deszcz, nie za ciekawa. Ale mam nadzieję, że to będzie dobry dzień, chociaż muszę dzisiaj masę rzeczy ogarnąć. I też mam nadzieję, że miło spędzicie czas właśnie z tym moim dzisiejszym vlogiem. Wróciłam już po zabiegu i muszę wam powiedzieć, że jestem tak bardzo pozytywnie zaskoczona, bo już po samym zabiegu czułam, że moja skóra jest tak fajnie napięta. Tutaj wszystko w ogóle, przeglądałam się w lustrze i nawet bym powiedziała, że tutaj się tak wszystko ładnie wygładziło i trochę napięło. Zmarszczki mam wrażenie, że też delikatnie na szyi się wygładził, chociaż teraz pewnie będziecie widzieć takie czerwone plamki, no bo oczywiście się dotykam. A wy wiecie, że ja mam skórę wrażliwą. Ale pani Ania wykonała mi jeszcze dodatkowo masaż i rzeczywiście, no, powiem wam, że lawatron na twarz to jest bardzo fajna sprawa. Już nie mówiąc o tym, że to jest tak przyjemny zabieg. Ten moment, kiedy głowica się rozgrzewa i to ciepło, które czujecie teraz, zwłaszcza zimą, niesamowicie przyjemne. W ogóle jedna z was napisała mi, Kamila, w wiadomości prywatnej, że też wykonywała sobie ten zabieg na twarz i jest zachwycona efektami w okolicy oczu, że podobno super właśnie tutaj działa i mówi, że no nie spodziewała się tego. I powiem wam, że ja też nie spodziewałam się, że będzie taki fajny efekt, bo jeśli chodzi o ciało, to tego tak nie odczuwałam, ale na twarzy, więc nie dziwię się, że lawatron ma nazwę lifting bez skalpela, bo rzeczywiście dochodzi tutaj do podgrzania tej tkanki podskórnej i te wiązania kolagenowe, elastynowe są ściągnięte, więc tutaj dochodzi też do napięcia skóry. No fantastyczny zabieg. Oczywiście zostawię wam w opisie do dzisiejszego filmu link do tego zabiegu, żebyście sobie mogli poczytać nieco więcej. Oczywiście też namiary na Jasumi Białołęka, które polecam wam, ponieważ już od kilku miesięcy wykonuję tam różne zabiegi i jestem niesamowicie zadowolona. Z tego, jaki mamy tam personel wykwalifikowany, jaka panuje atmosfera, no oczywiście zabiegi, efekty i tak dalej. No mogłabym tutaj godzinami opowiadać, więc gwarantuję wam, że w Jasumi Białołęka na pewno znajdziecie fantastyczne zabiegi, super personel i będziecie z nich zadowoleni. Ale przy okazji chciałabym was zaprosić bardzo serdecznie
na mój Instagram oraz Instagram Jasumi Białęka lub też Facebooka mojego lub też Jasumi Białęka, ponieważ salon przygotował dla Was świąteczną niespodziankę, bardzo fajny konkurs i bardzo fajne nagrody, które można wygrać. Zadanie konkursowe jest banalnie proste. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na moim Instagramie, Facebooku lub też na Instagramie i Facebooku Jasumi Białęka, więc zachęcam Was, żebyście sobie tam weszli, sprawdzili co i jak, bo tak jak mówię, świąteczny konkurs w świątecznej atmosferze i bardzo fajne nagrody do wygrania. No dobra, a teraz słuchajcie, muszę się wyszykować, zrobić sobie makijaż, bo zaraz muszę znikać też z domu, znaczy zaraz. Najpierw przygotuję obiad, później Wam jeszcze coś pokażę. Później jak już będę gotowa, znikam i jadę w pewne jedno miejsce. Ale zanim to jeszcze, chciałam Wam powiedzieć, zaprosić Was w sumie, bo za chwilę pojawi Wam się relacja z targów Pure Fashion Days, na których ostatnio byłam. I pojawiło się tam wiele fantastycznych perełek, bardzo fajne marki, modowe, biżuteryjne i nie tylko. Więc zapraszam Was na taki maleńki przegląd właśnie z tych targów i widzimy się za chwilę. Zabieram się teraz za obiad. Dzisiaj stwierdziłam, że zrobię kaszoto, proste danie, kilkuskładnikowe. Widzicie tutaj seler naciowy, pieczarki i kurczaka. Na razie wszystko ze sobą podsmażę, a później będę dodawała kolejne składniki. Dorzuciłam tutaj pomidory suszone w oleju. Zaraz dodam też kapary. I przy okazji, słuchajcie, taka moja rada, ten olej, który Wam zostaje z pomidorów, nie wylewajcie go nigdy, tylko dodawajcie sobie właśnie na przykład do takich dań. Tutaj też warto go trochę dodać właśnie do kaszotto, bo wtedy fajnie podbija smak. I
Dodałam kaszę, którą oczywiście wcześniej ugotowałam. No i zobaczcie, wymieszałam wszystko. Jak to pachnie, będzie pyszny obiad dzisiaj. W ogóle kaszoty jest o tyle fajne, że możecie jeść je ciepłe, ale równie dobrze możecie jeść je na zimno, czyli na przykład zabierać sobie do pracy jako drugie śniadanie i nie tylko. Ja uwielbiam tę opcję i uwielbiam właśnie robić kaszoto na różne sposoby. W ogóle kasza jest przecież bardzo, bardzo zdrowa. Wspominałam wam o tym dzisiaj, że odebrałam paczkę, która do mnie przyszła. Jest to paczka od Andrzeja, którą właśnie teraz przy was otworzę. Dostałam informację od Andrzeja, że mam nie pokazywać zawartości, bo nie jest korzystna. W sensie nie pokazywać, jak jest zapakowana. A ja zawsze będę to wszystkim powtarzać. Nie liczy się to, jak zapakowany jest prezent, tylko liczy się to, że jest on od serca. I to jest dla mnie najważniejsze, słuchajcie, takie prezenty, które ja dostaję od was, cieszą mnie niesamowicie. Nawet nie wyobrażacie sobie, jaka to jest przyjemność otwierać takie paczki, odbierać je. Jak dostaję w ogóle informację od was, że wysłaliście mi jakąś paczkę, to jest niesamowite. W ogóle jak Andrzej wysłał mi pierwszą paczkę, to do dziś będę to wspominać. Były tam, słuchajcie, pierniki z Torunia, zapakowane w takie piękne, czerwone opakowanie, które służyło nam nawet jako lampion. I kto się dorwał pierwszy do tych pierników i prawie wszystkie je zjadł? No jak myślicie? Już nie wspomnę o tym, że ostatnio dostałam paczkę od Iwonki. Same pyszności. Cudowny ser, w którym tak się zakochałam, że nawet wczoraj poleciałam i kupiłam kolejny. I w paczce były też oczywiście słodycze. Kto się dorwał pierwszy do słodyczy? No wiadomo, nie ja. Nie ja, żeby to było. Słuchajcie, oczywiście, że Massimo dorwał się jako pierwszy do słodyczy i połowę mi zżarł. Nie szkodzi, niech on też ma jakąś przyjemność z tego. Ale matko, co ja tutaj widzę? Słuchajcie, ho-ho. Wiedziałam. Miodzio, naturalny miód, wielokwiatowy, nektarowy. Co prawda Andrzej już mnie troszeczkę tam uprzedził, że jakiś miodzio, a wiecie, ostatnio mówiłam o misiu uszatku, o kubusiu puchatku, o prosiaczku, więc co lubią misie najbardziej? No oczywiście, że miodzio. Cudownie, bardzo się cieszę, w ogóle jaki wielki słój będzie mi służył. Ja uwielbiam miód. Nie wiem, czy już wam kiedyś o tym mówiłam, ale bardzo zwracam uwagę na to, jaki to jest miód i jak on jest oczywiście przygotowany. Nie kupuję żadnych podróbek miodów, a taki miód, no coś wspaniałego. Ale to jeszcze nie wszystko. Jezu, jakie to jest ciężkie. Ja nie wiem, ile Andrzej za to zapłacił. Ale mamy tutaj coś, co już doskonale znam i jest przepyszne. Są to powidła śliwkowe. Zobaczcie. Nie, no w ogóle Andrzej, bardzo ci dziękuję. No niesamowity prezent. Uwielbiam te wasze przesyłki, uwielbiam te wasze paczki. To jest dla mnie, to jest skarb, to jest coś, czego nie da się opisać. I słuchajcie, powiem wam szczerze, jestem ogromnie wdzięczna za to, że mam taką społeczność jak wy. Że mam tutaj takie osoby jak wy. O, idzie Max. Że mam takie osoby jak wy. I naprawdę nie chodzi o żadne wyświetlenia, o lajki, o komentarze, ale to, że mam taki cudowny kontakt z wami. Andrzej, bardzo, bardzo ci dziękuję za tę przesyłkę. Kto wspominał dzisiaj o słodyczach? Patrzcie, jaki wrócił z pracy, nie wytrzymam. To jest no. Limoncello. To czekolada, a tutaj co mamy? Jeszcze limoncello. Też limoncello. Nie, no po prostu nie wytrzymam. Kto to będzie jadł? Na ciebie. Dla mnie? Prezent dla mnie na Mikołajki. Tak. Dziękuję bardzo. Otworzyłam czerwone wino. Proszę, dla mnie i dla Massimo. Nigdzie już nie będę musiała dzisiaj jeździć i załatwiać. Jestem w domu. Wzięłam się za gotowanie. Oczywiście, zobaczcie, śliwki, grzybki. Robię znowu bigos, proszę bardzo, a w piekarniku coś słodkiego, zaraz będę przygotować też sałatkę z tuńczykiem, no, same dobre zapachy.
Bigos jeszcze się robi, sałatka już gotowa i oczywiście cynamonki, te moje cynamonki z jabłkami, z rodzynkami, ślimaczki polane lukrem już gotowe. W tej oto przepięknej kryształowej misie, którą dostałam jakiś czas temu od Magdy Meg. Idealnie się prezentują. Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas time.